Na stadio Olimpico spotkały się dwie drużyny będące ostatnio na wysokiej fali. Goście z Chievo Verona od 4 spotkań nie przegrali meczu. Juventus ma jeszcze lepszą passę do 5 kolejnych wiktorii w Serie A. Stara dama na początek dostała jednak psztyczka w nos. Błąd Chielliniego i piłkę do siatki pakuje 29-letni napastnik Chievo Sergio Pellissier. W taki oto sposób snajper zespołu gości zaczął psuć Gianluigiemu Buffonowi 300. jubileuszowy mecz w koszulce Juve. Odpowiedź gospodarzy natychmiastowa. Chiellini z antybohatera zamienia się w superhero. Radość człowieka w masce, jak w automatach do gry. Stuk, puk, piłka odbiła się 2 razy od poprzeczki i mamy 1-1. Ale 44. minuta. To nie jest powtórka sytuacji, w której Pellissier strzelił pierwszego gola. To niemalże bliźniacza druga bramka dla gości. Wcześniej ograny Chiellini, teraz nie nadążył Melberg i na przerwę Chievo schodzi prowadząc 2-1. Juve znów odrabia straty. To 53. minuta, kolejny gol autorstwa piłkarza Chievo, tym razem jest to autogol, czyli bramka samobójcza Mantovaniego. 11 minut przed końcem, kibice starej damy odetchnęli z ulgą. Uff, były emocje, ale z happy endem. Centra Mauro Camoraneziego i Vincenzo Jakinta, regularny ostatnio jak zegarek Swissmade, znów trafia do siatki. Mamy 3-2 dla starej damy. Dodajmy, że to kolejna trzecia asysta Camoraneziego, który w 24. minucie, wychodząc z ławki rezerwowych, zastąpił kontuzjowanego Salihamidzicia. Gdy już mieliśmy dopisać 3 punkty Juventusowi, nie zgodził się z tą tezą Sergio Pellissier. To miał być jego wieczór i piłkarze starej damy nie mogli mu go zepsuć. 90. minuta spotkanie, dośrodkowanie z lewej strony i hat-trick Pellissiera skompletowany. Kto wie, czy ten remis nie jest na wagę pożegnania się z marzeniem.